poinformować, że na 2-3 dni przed marszem osoba, która przedstawiła się jako funkcjonariuszka policji, telefonowała do mojego dyrektora biura poselskiego i domagała się od niego listy uczestników. Autokary, które zostały zorganizowane przez moje biuro poselskie, były od samego początku, towarzyszył im samochód funkcjonariuszy nieumundurowanych od Bielska-Białej do samej Warszawy. W Częstochowie to było kolejne, chyba trzecie zatrzymanie, bo 5 razy autokary były zatrzymywane. W Częstochowie przy McDonaldzie Inspekcja Transportu Drogowego domagała się od kierowców listy pasażerów. Dopiero po tym, jak dowiedzieli się, że w autokarze jedzie poseł, bardzo szybko nas odprawili. Przed nami już ponad godzinę był przetrzymywany autobus z jakąś Bogu ducha winną wycieczką, która wracała do Warszawy i ci ludzie zaprzeczali, że twierdzi, że nie jadą na żaden marsz, że wracają do domu. Godzinę pod McDonald'em w Częstochowie czekają. To jeśli chodzi o kwestie poprzedzające sam marsz. Natomiast uczestniczyłem, chcę powiedzieć, że na własne oczy widziałem, gdyż uczestniczyłem w marszu zachowanie zarówno uczestników marszu, jak i policji. I w mojej ocenie sytuacja ze skrzyżowania Marszałkowskiej z Żurawią nosi wyraźne znamiona prowokacji. Funkcjonariusz policji kierujący tam oddziałami policji doskonale sobie zdawał sprawę, że nasilenie, że obecność funkcjonariuszy policji w tym bojowym umundurowaniu, napieranie tych funkcjonariuszy na uczestników marszu, że skierowanie armatek wodnych powoduje eskalację nienawiści i natężenie agresji. Rozsądek nakazywał wycofanie funkcjonariuszy tak, aby kilkadziesiąt czy 100 tysięcy uczestników mogło spokojnie przejść. Przeszedłem całą trasę marszu i moje wrażenie jest jednoznaczne. Tam, gdzie nie było interweniujących policjantów, tam był absolutny spokój i uczestnicy marszu normalnie bez żadnych incydentów uczestniczyli w tym zgromadzeniu publicznym. Podobnie jak w roku ubiegłym, gdzie mieliśmy do czynienia z wycofaniem funkcjonariuszy z pewnego fragmentu, potem mieliśmy do czynienia ze spaleniem tego samochodu TVN-u, potem z próbą zakończenia marszu, a następnie nazajutrz z ogłoszeniem przez prezydenta jego inicjatywy ustawodawczej. Podobnie w tym roku wielu uczestników Marszu Niepodległości, włącznie ze mną, ma wrażenie, że ta interwencja policji na skrzyżowaniu Żurawiej i Marszałkowskiej służyła po prostu eskalacji agresji, tak aby niektóre media mogły uzyskać propagandowy materiał, który potem w zestawieniu z innymi manifestacjami pokojowymi miał służyć do deprecjonowania organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości. Taka jest moja ocena sytuacji. Mówię to jako uczestnik i świadek tego, co działo się na trasie marszu. Dziękuję.